Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Joanna Wierzejska, partner w DZP. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Panią. I od razu gratuluję wyróżnienia, bo w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego została Pani wyróżniona jako najlepszy doradca podatkowy w doradztwie transakcyjnym, także serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. W ubiegłym roku doradzała Pani między innymi w procesie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia na rynku telekomunikacyjnym z inwestorem branżowym ze Stanów Zjednoczonych. To strasznie wszystko skomplikowanie brzmi, ale jak wygląda praca przy takim doradztwie? Cóż, każda transakcja jest bardzo różna, tak? Można powiedzieć, każdy projekt ma swoją specyfikę, swoją dynamikę. Mhm. Ona zależy po pierwsze od branży, w której pracujemy, po drugie od oczekiwań, preferencji inwestorów i podmiotów, w ogóle stron zaangażowanych w transakcje. Po trzecie, dynamika i charakter transakcji zależy od uczestnictwa i zaangażowania innych podmiotów, mhm. takich jak na przykład banki. I nie można powiedzieć, że każda transakcja jest taka sama i że są pewne schematy. To wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i często musimy reagować szybko i odpowiadać na oczekiwania. I nie możemy czasami zaplanować pewnych rzeczy. To, co było ciekawe... Domyślałam się, bo w ubiegłym roku też doradzała Pani przy rozliczaniu transakcji na rynku dzieł sztuki. Tu telekomunikacja, tu dzieła sztuki. No właśnie. Wracając jeszcze do tej transakcji telekomunikacyjnej. Dla nas prawników, którzy operują... jakby działają w usługach i w doradztwie prawnym. Czasami zrozumienie pewnych biznesów, nowych technologii jest dużym wyzwaniem. Musimy zmierzyć się i zrozumieć, wejść w buty stron transakcji, zrozumieć, jakie są ich potrzeby biznesowe, co chcą osiągnąć w transakcji i co jest najważniejsze dla nich, jakie są priorytety. Na tych priorytetach musimy się skupiać. One determinują sposób doradzania, w jaki sposób, jak szybko reagujemy. Ta transakcja na rynku telekomunikacyjnym miała taką cechę, że przede wszystkim była bardzo poufna i różne jej elementy i działania, jakby celem priorytetowym dla obu stron tego joint venture było zachowanie w poufności. Po pierwsze rozmów, to oczywiste, ale również już na etapie zbudowania struktury joint venture zapewnienie, że pewne elementy nie będą mogły być ujawnione konkurencji. I to było bardzo duże wyzwanie. Po drugie, często w takich transakcjach, kiedy pracujemy z inwestorami zagranicznymi, a w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, z inwestorami ze Stanów, mamy zderzenie dwóch światów prawnych. Dopasowanie pewnych koncepcji i struktur, pojęć, instytucji i dopasowanie do europejskich, do prawa kontynentalnego, czy w szczególności prawa polskiego, jest bardzo trudne. I tutaj rolą doradcy właśnie jest nie szukanie problemów, tylko rozwiązań i wymyślenie takiej struktury, która będzie spełniała kryteria wszystkich stron. To joint venture telekomunikacyjne też takim celem, czy takim jego elementem kluczowym było to, aby była... Zresztą powiedziałabym, jest to taka cecha, czy oczekiwanie zawsze przy transakcjach, to znaczy zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, też podatkowego, tak? Bo ja się głównie zajmuję podatkami oczywiście. I to bezpieczeństwo podatkowe było takim priorytetem, dlatego że inwestor był spółką notowaną na giełdzie i szalenie zależało mu na tym, żeby wszystko było transparentne, poukładane, jasne, klarowne, wytłumaczalne dla inwestorów. No, a z tego, co mówią doradcy podatkowi, to wszystko wskazuje na to, że teraz klienci, jak przychodzą, to głównie zależy im na bezpieczeństwie. Już nieważne jest, czy zaoszczędzą dużo na podatku. Ważne, że chcą mieć bezpieczeństwo, spokój, nie chcą mieć w przyszłości problemu z fiskusem. Rzeczywiście tak jest? Dokładnie tak. Nasza praca zmieniła się diametralnie w ciągu, jeżeli porównamy to, jak pracowaliśmy kilka lat temu, a teraz... Żyjemy w zupełnie innym świecie i to wynika zarówno z takiego zwiększonego fiskalizmu i działań antyoptymalizacyjnym,
i w Europie, i w Polsce. Szereg regulacji, czyli w szczególności klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, ale również szereg przepisów prawa materialnego, które ograniczają czy eliminują pewne możliwości optymalizacyjne, powodują, że w zasadzie nie mówimy już o oszczędnościach. Mówimy o tym, aby zrealizować cel biznesowy w sposób w strukturze, która jest najbardziej odpowiednia dla danej struktury, dla danego celu, która nie wiąże się z dodatkowymi i jakby nieoczekiwanymi dla danej transakcji skutkami podatkowymi, obciążeniami podatkowymi i oczywiście bezpiecznie. To, co nam utrudnia pracę, to po pierwsze ocena ryzyka, bo zawsze przy transakcjach jest tak, że jest kupujący, przy klasycznej transakcji jest kupujący, jest sprzedający i w odniesieniu do przedmiotu transakcji, na przykład spółki, mogą mieć różną ocenę ryzyk podatkowych, które drzemią w tej spółce. I o ile kiedyś dużo łatwiej nam przychodziło uzgodnienie pomiędzy doradcami jednej strony i drugiej, czy ryzyko faktycznie istnieje i jak ono jest duże, to w tej chwili czasami bardzo ciężko nam to ryzyko ocenić, ponieważ skutki podatkowe wielu operacji zależą od tak zwanego uzasadnienia ekonomicznego. Czyli uzasadnienie ekonomiczne to jest coś, co to jest element bardzo subiektywny. My jako podatkowcy pewne rzeczy czujemy, ale oczywiście nie mamy kompetencji, żeby ocenić, a już na pewno nie mamy komfortu i takiej nie ma takich też narzędzi, aby ustalić, czy dane uzasadnienie spełnia kryteria, czy warunki, czy oczekiwania organu podatkowego dziś, a już tym bardziej w przyszłości. Ponieważ i wiedza, i podejście organów podatkowych zmieniają się, czyli może się okazać, że pewne działania wydają się uzasadnione, a organy podatkowe w przyszłości będą miały inną wiedzę. Albo też uzasadnienie, które my widzimy, jest być może jakby wystarczające dla nas, ale ocena stron może być bardzo różna. Stąd trudno jest ocenić i powiedzieć tak, to jest ryzyko niskie, nie wiem, 20%, 50%, a może wysokie. I to jest jeden powód trudności w tych czasach prowadzenia transakcji. A drugi to jest taki, że nawet jak widzimy to ryzyko, to nie mamy narzędzi albo mamy ograniczone narzędzia do tego, żeby to tym ryzykiem zarządzić, my mówimy, tak? Czyli ograniczyć. Kiedyś taką najprostszą formą ograniczania ryzyka było występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe, czyli spółka, która ma jakieś zdarzenie albo przygotowuje się do pewnej operacji, może wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej i powiedzieć, okej, to są takie, takie skutki i ta interpretacja daje ochronę podatnikowi. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której po pierwsze organ ma prawo odmówić wydania interpretacji, jeżeli wydaje mu się, że dana czynność może służyć optymalizacji podatkowej. I często z tego prawa korzysta, z tego co I często widzę. Korzysta. A po drugie, nawet jeżeli uzyskamy taką interpretację, to w przyszłości organ może zakwestionować prawo i ochronę, właśnie bazując na tym, że była to optymalizacja, czy też element jakby czynności, który służył optymalizacji. To powoduje, że to narzędzie, które dawało taką komfort w poprowadzeniu transakcji i ustaleniu, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie, to nam tak naprawdę w praktyce, można powiedzieć, odebrano podatnikom i to czasami tworzy dużą trudność w poprowadzeniu transakcji. A z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie będą się musieli mierzyć doradcy podatkowi? Czy to raportowanie schematów podatkowych, czy też jakieś inne jeszcze są wyzwania? Oczywiście raportowanie schematów podatkowych to jest coś dla nas najbardziej trudnego. Chyba wszyscy doradcy o tym mówią. Tak, i trudnego z kilku powodów. Po pierwsze z tego powodu, że regulacja jest niejasna, stanowisko organów podatkowych jest niejasne, regulacja odnosi się czy referuje do pojęć nieokreślonych, jak na przykład korzyść podatkowa. I czy też uzgodnienie, promotor, to są pojęcia nieokreślone. Nie ma tak zwanej listy czarnej, że tej te operacje proszę bardzo zgłaszamy. Tak to by nam szalenie ułatwiło. W związku z tym my jesteśmy w ogromnej niepewności.
podatnicy są jeszcze większej oczywiście, ponieważ nie tylko mają takie zapytania czy wątpliwości zgłaszane przez doradców podatkowych, ale wszystkich uczestników, wszystkie strony trzecie, notariuszy, biegłych, prawników doradzających przy jakichś operacjach, czy też wreszcie księgowych i dyrektorów finansowych, którzy również w niektórych sytuacjach mogą być promotorami, czy też wspomagającymi. Regulacja jest niedoprecyzowana, a jednocześnie obarczona ogromnymi i karami administracyjnymi, i karno-skarbowymi. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, że ta regulacja w tej swojej istocie zaburza taką podstawową zasadę i relację pomiędzy doradcą i podatnikiem. Podstawowe prawo, które podatnik ma, to znaczy dowiedzenia się, jakie skutki podatkowe mogą się wiązać z daną operacją. Klasyczna sytuacja, w której przychodzi podatnik do doradcy podatkowego i mówi, planuję zrobić to i to. Jakie są skutki podatkowe tego? Prawda? Już powoduje, czy mogę w to wchodzić, czy nie mogę? Tak. Czy w ogóle powinien o tym myśleć? Już może nam zapalać czerwoną lampkę, że być może to jest jakaś sytuacja, którą my jako doradcy powinniśmy zaraportować, albo klient powinien zaraportować. W związku z tym taka klasyczne prawo do wiedzy, tak, po pierwsze, i po drugie możliwość otwartej rozmowy jednak z zawodem, z osobą z zawodu zaufania publicznego jest ograniczona albo wręcz jakoś zablokowana. No i jest jeszcze tajemnica przecież, tak? Oczywiście, jest tajemnica i to była tutaj w tym obszarze bardzo duża dyskusja i faktycznie Ministerstwo Finansów w tym zakresie troszeczkę się cofnęło, ponieważ pierwotny pomysł był w ogóle taki, że tajemnica zawodowa miałaby w ogóle nie działać. I faktycznie, jeżeli mamy tajemnicę zawodową i klient nas z niej nie zwolni, a wydaje nam się, że w ogóle tak powinniśmy działać, patrząc na nasze regulacje wewnętrzne, to wtedy mamy ograniczone raportowanie, ale klient ma to raportowanie, tak? Co też powoduje, że oczywiście jego sytuacja też jest taka specyficzna i dziwna, bo okazuje się, on o pewnych rzeczach myśli, może nawet ich nie implementuje i być może ma obowiązek raportowania, prawda? Czyli można powiedzieć, no, nawet jesteśmy w takiej absurdalnej sytuacji, w której może się okazać, że myślenie o czymś, a nie zaimplementowanie czegoś już podlega raportowaniu, czyli raportujemy myśli, a nie skutki. Bardzo ładnie to Pani powiedziała. Chciałam jeszcze zapytać, czy nie ma Pani wrażenia, że normą, takim standardem stają się właśnie te niejasne regulacje, bo przecież od nowego roku zmieniło się mnóstwo przepisów. A sytuacja wyglądała tak, że najpierw ustawy były uchwalane, potem ministerstwo pomyślało, że może już te uchwalone przepisy zacznie opiniować i konsultować, ogłosiło jakieś konkretne terminy. Teraz podatnicy czekają na objaśnienia do wielu przepisów, choćby dotyczących rozliczenia samochodów. No, to jest niepokojąca praktyka, tak? Bo okazuje się, że jakby zasady, że sposób uchwalania prawa w ostatnich kilku latach jest bardzo krytykowany. My jako podatkowcy, doradcy podatkowi, prawnicy również uważamy, że sposób wprowadzania przepisów jest daleki od zasad, które powinny obowiązywać w państwie prawa. Takie regulacje, chociażby jak raportowanie, powinny być skonsultowane ze środowiskiem doradców podatkowych i przedstawicielami reprezentacją przedsiębiorców, a nie były. Objaśnienia stają się nagle częścią prawa, bo okazuje się, że niektóre objaśnienia modyfikują przepis. Mało tego, w przypadku raportowania schematów podatkowych mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której był projekt ustawy, no faktycznie nieskonsultowany albo prawie nieskonsultowany ze światem, jakby z podatnikami i doradcami. I jeszcze przed wejściem w życie ustawy był projekt objaśnień. No jakaś sytuacja kuriozalna, tak? To znaczy ktoś nie chciał skonsultować i właśnie od razu objaśnił. Więc to oczywiście przepisy na zasadą znów z konstytucji. Zawsze na to zwracamy uwagę, że przepis, zasady opodatkowania powinny być jasne i klarowne, tak? I podstawa opodatkowania. Oczywiście schematy to jest troszeczkę inny element, ale jeżeli mówimy o samych przepisach prawa materialnego, przepis powinien być jasny i klarowny. I jakby procedura... Czyli podatnik powinien wiedzieć, że ma zapłacić tyle i tyle w takim terminie.
Tak jest. A jeżeli mamy do czynienia z objaśnieniami, to znaczy, że przepis jest niejasny. Tak? W związku z tym tu niewątpliwie legislator powinien szybko modyfikować i doprecyzować przepisy. Natomiast no, prawda jest też taka, że tych przepisów jest tak bardzo dużo i one, jedna czynność, jedna transakcja, jedna operacja jest może jakby, że tak powiem, w szeregu regulacjach zweryfikować, jak ona może nieść skutki, tak? Coraz bardziej skomplikowany jest ten świat. My słyszymy od szczególnie małych, średnich przedsiębiorców, którzy chcą się skupić na swoim biznesie, którzy nie mają takich środków, aby prowadzić, aby mieć ogromne działy księgowe. Może nie zawsze mają fundusze na nabywanie usług doradztwa podatkowego we wszystkich obszarach. Oni sobie już nie radzą, tak? To znaczy mają z jednej strony bardzo duże ryzyka obciążenia na gruncie kodeksu karnego skarbowego i w ogóle obciążeń podatkowych. Proszę pamiętać, że też jeszcze sankcje weszły dodatkowe, czyli nie tylko podatek, nie tylko... No tak, tak, tak. To jest kolejny obszar. I to skomplikowanie. I jeszcze na to nakładamy no, jakąś ograniczoną możliwość uzyskiwania interpretacji podatkowych i jednak ograniczoną ich ochronę. To jest trochę takie wylewanie dziecka z kąpielą. To znaczy ja rozumiem, że Skarb Państwa, że Ministerstwo Finansów jest nastawione na uszczelnianie systemu, na eliminowaniu optymalizacji sztucznych struktur, unikaniu opodatkowania i to jest zrozumiałe. Natomiast to trochę o parę kroków za daleko chyba ministerstwo idzie i faktycznie no, nie można no, niszczyć przedsiębiorców, tak? Oni powinni mieć jakiś komfort. I my oczywiście chcielibyśmy, proszę też zauważyć, że wprowadzono kilka instrumentów w ordynacji podatkowej, które miały umożliwiać taką bezpośrednią i otwartą relację z organami podatkowymi. Oczywiście organy podatkowe się zmieniają, ale mimo wszystko jest to jednak relacja urzędnik, organ państwa, podatnik. W związku z tym... Trudno mówić o partnerstwie. No więc trudno mówić o partnerstwie, tej relacji takiej nie będzie nigdy. I faktycznie te instrumenty, jak na przykład opinia zabezpieczająca, która miała mieć zastosowanie do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w zasadzie nie działają. To oznacza, że jest jednak, no tej otwartości po prostu nie ma. I podatnicy odstępują od tego, aby pytać, rozmawiać i ustalać skutki. No, skoro nie dostają odpowiedzi, to trudno, żeby dalej pytali. No właśnie. To tak na koniec już zupełnie. Czy zawód doradcy podatkowego ma przyszłość? Bo na oficjalnej gali rankingowej profesor Mariański, szef samorządu doradców, mówił, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie zawodem doradcy. Dużo osób przystąpiło do egzaminu. To wszystko wskazuje na to, że jednak wiele osób chce być doradcami, że widzą możliwość rozwoju. Myślę, że tak. Tutaj jak najbardziej można się zgodzić z profesorem Mariańskim. Myślę, że trochę to zwiększenie ilości chętnych też jest spowodowane tym, że są plany zmiany zasad naboru do zawodu. W związku z tym lepiej już przystąpić na zasadach, które są znane. Myślę, że też troszeczkę było takiego efektu, ale niewątpliwie zawód doradcy podatkowego jest coraz bardziej taką dziedziną, w której musimy patrzeć szerzej na różne zagadnienia. To już nie jest tylko analiza przepisu i zastosowanie danej regulacji do czynności, ale właśnie wejście w te różne kwestie biznesowe, ekonomiczne, księgowe. To wszystko się łączy i to spektrum zagadnień, ta otwartość, myślę, jakby jest takim magnesem, przyciąga, tak? Tak więc my też widzimy duże zainteresowanie i wśród ekonomistów, i wśród prawników tym zawodem. I myślę, że to jest coraz bardziej ciekawy zawód, ciekawa praca. No na pewno będąca coraz większym wyzwaniem. No, zwłaszcza przy tak szybko zmieniających się przepisach. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze gratuluję wyróżnienia. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Moim gościem była Joanna Wierzejska, doradca podatkowy i partner DZP. Zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie. Do widzenia.